Pam, param. Okej, ruszajmy. Siema, Werten, siema, siema. BTNN, cześć. O Jezus, no znowu się to odpaliło gówno, no zobaczymy, jak będzie długo działać. Nie włączałem tego, ale... Tomek 12, witam. Siema, siema, Tomek. Piotrek 1998, siema. Siema Piotrek, siema. Czekajcie sobie. Tworzyć. Dziwne to Baron, jest. Siema Danielku. Siema, siema. Obcref oficjal, siema. Siema. Dlaczego to się włączyło dzisiaj automatycznie? Nie mam bladego pojęcia. Tutaj. Witam wszystkich. Łukasz Franczyk. O. Łukasz Franczyk, siema. Paweł Nawrot, siema. Dendy 1978. Siema. Prażubr szerokości, ziom pizdro. Łukasz Franczyk. Sed, kiedy wyjdzie Iberia? Stary, nie mam bladego pojęcia, Łukasz kiedy Franczyk, wyjdzie. Kiedy wyjdzie Iberia? Spróbujemy tak. Dobra. Siema Grzesiek Ziom. Witam wszystkich ogólnie, witam Grzesiek wszystkich. Grzesiek Ziom, siema. Kamil 005, cześć Dendy, jaka trasa? Siema, cały czas Michał ta sama. Michał Korytowski, gratulacje, że działa ci czytanie komentarzy. No działa, to się samo dzisiaj Siłacz uruchomiło. 02, cześć. To się samo uruchomiło, Matysiak, to jest właśnie. 08, skąd masz tą biedrę z miniaturki? To jest na Poland Rebuilding. Hmm.
siłacz 02 TAA Iberia, kolejny dodatek, dobrze, że nie Syberia. No. Cosa Nostra 85, siemanko. Siemanko. Kurde blad. WRTNN wiadomo coś, kiedy PR na pierwszą 36. Nie mam bladego Baron, pojęcia. Baron, o której zacząłeś, nie dostałem żadnego powiadomienia. Baron, dopiero co zacząłem. Pawlik, to siema, ogarnij sobie tego DAFA, bo to nie wygląda dobrze. Bartulo, siema. Bo to nie wygląda dobrze, Pablito, mi się podoba. Mi się podoba. Freszu 1, siema, spóźniłem się. Siema, siema, Freszu, nie spóźniłeś się, ja tylko ogarynam sobie dzisiaj to czytanie tego czatu. To jest mnóstwo ustawień, ale nie wiem, dlaczego on mi się automatycznie już ustawił dzisiaj. Freszu 1, jąkę emotikon, szeroki uśmiech. Siema, Freszu. Nie wstawiaj żadnych tych, dobra? Bo próbuję to ogarnąć. Tu jest coś, tak to jest. Tak. Siemano wam, siema Dendy. O, czekaj. Dobra. Keyword filter, dobra. Zobaczymy teraz. Freszu 1, dobra. Tutaj nic. Tutaj nic nie działa z tych ustawień. To jest w ogóle jakieś porąbane. Janusz Delugo Polski, cześć Daniel. Sorry za wczoraj, ale mi internet padł. Spokojnie, Dumin, nic się nie stało. Siemanko. No kurde blade, no. To jest jedna wielka zagadka tutaj z tym, powiem wam. Miotacz ognia, szeroko uśmiechnięta twarz, o uśmiechniętych oczach, 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 twarz przewracająca oczami, 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 kufel piwa, kufel piwa. Dobra. To jest połączone, już wiem, to jest połączone z moim... Nie, już siłacz jest wyłączona. Tylko nie będzie niestety na razie... Bo Freszu, to jest właśnie błąd tego czytania czatu. On się w ogóle coś buguje i to działa w ten sposób, że ja go mam zbanowane, Freszu. On pisze komentarz, ale komentarz widzi tak jakby tylko ten program, który czyta komentarze. I dlatego on wyświetla ten, tak jakby ten komentarz. A, dobra, czyli działa teraz. Dobra, dalej działa nam czat, tak? Działa nam czat, ale co on się... Ludzie, masakra. Nic się nie dzieje, Janusz, już nic się nie dzieje. No głupie to jest, Freszu, nie mogę z tym dojść, wiesz? Ja dzisiaj tak chciałem tylko odpalić streama, sobie po prostu pojechać bez tego, a to mi się samo uruchomiło, bo ja to połączyłem ze swoim kontem Google'a. No ale już teraz wiem, jak to wyłączyć. Czat będzie się czytał. Trochę głupie, no ale no... Jak to się mówi, no trzeba się takich rzeczy różnych podejmować, próbować, bo inaczej człowiek nie będzie wiedział. Jest fizyka jazdy by Mateo. Kitix Trans, ta fizyka działa na 1.36. Tak, Freszu, dalej jadę na tą Hiszpanię. Kurde blade, stary. Ja od wczoraj nic nie pojechałem. Ja dzisiaj w Spintyresie tylko posiedziałem. Trochę w Frontier Pilot Simulatorze posiedziałem i teraz chwilę pogram i zaraz idę spać, bo idę na wpół do pierwszą do pracy znowu. Także dzisiaj ciekawy dzień, ale nic nie pospałem tak na dobrą sprawę, bo trochę musiałem dzisiaj zrobić.
Siema Mirosław Baka, siema, siema. Ciebie też oczywiście wszyscy pozdrawiają, Mirosław. Widzisz, i wtedy takie niedorozwoje wchodzą i piszą sobie komentarze, bo wiedzą, a to właśnie jest głupie, to na pewno idzie ustawić, tylko to by trzeba było tam posiedzieć, to jest wszystko po angielsku, a nie mam na to czasu i nie chce mi się aż tak. Tylko dziwne jest to, że ja różne ustawienia tam robię, a te ustawienia się nie aktualizują, on cały czas działa tak samo. Być może to trzeba zresetować jakoś. Ja bym musiał sobie usiąść. Musiałbym sobie usiąść z takim Peterem albo z kimś i zobaczyć. Kupiłem sobie Rocket i Postal. Tego Czarnobyla cena dobra, ale jakoś nie przypada. No bo to ja cię fresh rozumiem. Ogólnie ta gra jest kozacka, ale no po prostu niektórym ona się nie, że nie podoba. Niektórzy nie lubią tej gry po prostu. I ja to rozumiem, spoko, stary. Widziałem mod na płatki śniegu zamiast takiego padającego jak u ciebie. Wiesz co, Baron, nie chcę już mi się kombinować z tym, bo ja za 2-3 dni jadę i tak do Polski i jak znam życie, jak wrócę, to już będzie, mam nadzieję, że będzie wszystko na 1.36, a na 1.36 już ten mod jest jeszcze podkręcony i wtedy będę kombinował może coś. Jakub Kuba, siemanko, witam. Także nie chcę mi się aż tak już kombinować na razie z tym modem. To mi się podoba to, co jest na razie. Mam pytanie, jak kupię na Steamie te dwa, jaka będzie wersja? No, najnowsza jak kupisz na Steam, ale będziesz, ale możesz sobie ustawić tam starszą, jeżeli w ustawieniach tam znajdziesz. Tam są bodajże kilka wstecznych jest do ustawienia, chyba z tego co pamiętam. Chociaż nie wiem, jak nową kupisz. Nie wiem, czy nie będziesz miał już tylko od najnowszej, nie wiem. Będzie jakaś okazja pojeździć z tobą na multi? Jak wyjdzie 1.36, to na pewno będzie okazja. Znaczy, jak wyjdzie Poland na 1.36, bo ja wtedy przejdę na 1.36. Kurde, nowy Wiedźmina. Ja nie wiem, czy jutro będę na live, bo jutro się wyprowadzam. Spokojnie, Freshu, ty nie, to nie ma teraz obowiązku. Nie ma obowiązku, Freshu. Jak będziesz, to fajnie. Nie będziesz, to nie. Grzesiek już zapowiedział, że będzie. No tak, Serek, no najnowszą wersję będziesz miał ETS-a, bez DLC, ale będzie najnowsza wersja. Dobra, i cyk, cyk. Siema, Filuś. Jakub Kuba, cały czas jadę na Hiszpanię, kurde blade. Jeszcze mi zostało... Znaczy, cały czas jadę do... Czekaj, do jakiego miasta jadę? Do Teruel. A ile mi jeszcze? 150 km zostało, to już nie jest dużo. Ja czekam jeszcze na Polanda. No ja tak samo czekam na Polanda 1.36. Nie chce mi się... O co ten tu odwalił? Nie chce mi się przechodzić na 1.36. Siema, śliski. Jak Poland mi nie będzie działał. Szkoda mi Polanda po prostu. Tym bardziej, że promot to jest tak na dobrą sprawę nakładka na Road to the Black Sea. Także nie widzę powodów, żeby przechodzić. Nie widzę plusów. A ja na multi bardzo mało jeżdżę, to mnie to w ogóle tam nie robi. Także wiesz o co chodzi, nie? To jest DAF Euro 6? Nie, to jest DAF 105. Ale ten coś tu od Janie Pawliu. No to ja nie Pawli. Grałem do grudnia, bo nie chciałem grać bez Polanda. Nikante, siema, siema. Ja ci powiem, ja... Tak długo bym nie wytrzymał, ja już przeszedłem bez Polanda, ale kurde no... Mi sama mapa polska w promocie nawet przypadła, ale wiadomo, Poland to Poland. No Poland to Poland, to jest całkiem inna bajka. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Poland to Poland. Tego się nie da ukryć. Trzymaj się prawej strony. Lucius, no to nie na promot, tylko na 1.36, na taką wersję, na jaką masz Polanda. Nie masz modów na promot, tylko masz na dany patch. Ketrap, siema Ketrap. Siemanko. Bartonix, i ty jesteś. Bardzo się cieszę, że i ty jesteś.
Kurde, komuś dzisiaj mój dawnie przypadł do gustu. No, co za wrek. Ketrap, a co tam? O co mi daw zgas? Przecież jak... 14... A, bo ja tam wczoraj trochę od Janie pawliłem właśnie. Widzisz, Ketrap, trochę sobie pojadę, bo wiesz, trzeba do, chociaż tutaj dojechać i się rozładować. No, Frosty Winter, no, dokładnie, jest na 1.36. Jedź prosto. Pizdek, siemanko, siemanko. Baron, to ja tak przy okazji zdrowych, spokojnych świąt, z Amazonii, jak chcę wyrazić zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję wzajemnie. Prosto jedziemy. Gdzie jestem, Bartonik? Gdzie jestem? Ty się pytasz, gdzie jesteś, czy... Co to znaczy wrek? Wrek to znaczy burak. Tak potocznie, wiesz, wrek. Wrek, brukiew, można powiedzieć brukiew. Daniel, ja lubię twojego Dafika, jadę w firmie, w której jestem R580. O, New Generation. Next Gen. Next Generation chyba. Next Gen. A nieważne, ważne, że nowa Scania. Fajne są nowe Scanie, zarąbiste są. Aczkolwiek no dla mnie jest taka nudna na dłuższą metę, ale... Mabaksu ma zarąbistą Scanię. Kurde, tam nawet linka gdzieś podawał. Ale nie chce mi się tego konfigurować. Jak ja widziałem, jak on to konfiguruje, to jest katastrofa. Ale kozak Scania, kurczę. Siema, nie miałem powiadomienia. Bartek, Bart, nie, czy dużo straciłeś? Nie. Dopiero co zacząłem przed chwilką praktycznie. YouTube ucina zasięgi freshu. Nie. No, źle napisałeś i piszesz jeszcze gorzej. No, powiem ci, robisz postępy, Bartonik. Robisz postępy. YouTube ucina zasięgi freshu. Nie, ja myślę, w ogóle z YouTube'em się coś ostatnio dzieje. Słuchaj, mam problem z modem. Wadika, czemu nie mogę dodać żadnych... Nie wiem, czemu nie możesz dodać żadnych akcesorii. Ja mogę dodać wszystkie, nie wiem dlaczego ty. Tam jest więcej modów w tym modzie. Tam są cabin accessories, jest też, musisz go dać nad ciężarówkę. Ketrap, Mabaksu zrobił specjalny odcinek ZTS. O, proszę. Ja to czekam na Toruń w Polsce. No... Dużo czeka na jakieś swoje miasto, zobaczymy. No ale faktycznie, no... Wiadomo, no. Muszę jechać tym, co mi szef daje, dokładnie. Czekajcie. Coś chciałem powiedzieć, mi wyleciało ze łba teraz. A zapomniałem. Nieważne. To kiedy multiplayer serek? Jak wyjdzie Poland Rebuilding na 1.36? I ja znajdę czas na multiplayera, bo to nie jest tak, że wyjdzie Poland i od razu ja przechodzę na multiplayera. Ja na multiplayerze bardzo rzadko jeżdżę. Jaka jest wersja promoc? Ja mam tą wcześniejszą, pod 1.35. A ta najnowsza, nie wiem, 2.43 chyba. Bertem, głównie dlatego, że Bydgoszcz jest okej. Okay. To trochę... To... jest już śnieg w ETS. Tak, no Cynamonix jest, oczywiście. Kupiłem sobie Francję, Włochy, gram sobie na promocie i rozmapie, jestem zadowolony. No pewnie, Gwizdek. Siema, Adrian Polska, siema. Już prawie jesteśmy na miejscu. Jeszcze nam zostało ile? 66 km. To jest Road 66 teraz. Freshu, pewnie masz złą wersję. A psik ciul na długich. No, no i co? No i jadę se na długich na przykład. Zjedź w prawo.
Z jakiego DLC masz te... Masz te lampki? Lampki. Lampki. To jest jakiś Christmas DLC, nie wiem co to było za DLC. W zeszłym roku, czy dwa lata temu, czy trzy, ja już nie pamiętam takich rzeczy, chłopie. To jest to, że mam wszystkie DLC, to wiesz, to musisz sobie zobaczyć z jakiego DLC, skoro pytasz z jakiego, to możesz sobie zobaczyć z jakiego mam, ja naprawdę nie wiem. Skręć w lewo. No Vertex, no to jest, Mateo mi mod na fizykę specjalnie podrabia, żeby on mi się tak bujał, bo ja lubię tak, jak on się buja. Vertem, ja nie powiedziałem Vertex? Jedź prosto. Ja uwielbiam, jak się tak ciężarówka buja, tak zarąbiste to jest. Optcref Official z Kanią piątką? Z Kanią S-ką, przepraszam, piątką. Może źle poustawiałeś. Dady, przypomnij mi nick tego typka od płatnych dźwięków. Mam jakąś dziurę w bani. EVR. Nikatyna, niedługo. Powiedz mi jakieś opinie. Daniel, jak się jedzie na Wintermod? No jak tak jak teraz, to jest okej, okay, bo jak mam tą fizykę wrzuconą na samą górę, no to on się za bardzo ślizga i nie idzie go utrzymać prawie. Skania 124L, psik. No, no jene, no niech będzie jak będzie, to niech będzie, ja bym się cieszył. Ale tak, Janusz, nie ma żadnych zmian teraz. Jak ja mam ten mod na fizykę od Mateo, a ten mod mam niżej, to nie ma żadnych zmian. Ola Sibiga, siemanko. Kiedy Fernbus? Kurde, nie wiem kiedy Fernbus. Teraz do końca roku na pewno nie. W sensie jakoś tak wiem, że Scania, ale nazwę dokładnie nie znam. A, ostatnio przyjechał gościu do nas z dostawą. Taka firma duża, która dostarcza do piekarni, cukierni i takich innych pierdołków. I przyjechał i ja, no bo się człowiek nie interesuje, człowiek się naopatrzył w tym ETS-ie, że jest Scania R i Scania S nowej generacji, a on przyjechał sobie Scanią G. Ja się go pytam, ty, czym się różni ten model? A on mówi, no to jest taka pośrednia Scania. Ja mówię, kurde blade. Ja też lubię takie apsik, stare ciężarówki, kurde. Scania 113, 140, trójka, te babcie tak zwane. Uwielbiam ten ciągnik. Jeszcze jak on ma dobre, to kiedyś Madster miał zrobiony. Jeszcze jak on ma dobre dźwięki, no to jest przecież piękne. Kiedy jakiś gabarycik lisek? Na razie nie przewiduję, bo nie mam na to czasu, wiesz? Ile mam przejechane na DAF-ie? Ja nie wiem, na tym DAF-ie ogólnie łącznie może z 350-400 tysięcy. Dlaczego nie zrobią pur roku? No kurde, no już może to nie jest takie proste zrobić dla nich pory roku. Słuchajcie, ja tutaj gdzieś muszę chyba wjechać. Tutaj? Chyba tutaj. Nie wiem, gdzie jest ta firma tutaj. Gdzie masz następną rozpiskę? Nie wiem, Janusz, zaraz zobaczę, wiesz? A, i tam muszę cofnąć, dobra. Zaraz się rozliczę i zobaczę, gdzie mam następną rozpiskę. Następną trasę w sumie. Mod na DAF-a? EVR to jest. A te staruszki nadają się na Hungary Map albo... No, nadają się. Moderzy potrafią, wiadomo, że moderzy potrafią. Może SCS ma na razie inne priorytety niż robić jakieś, wiecie, jakieś pory roku. To ich tam kurna wie. Dostałem właśnie powiadomienie, że nadajesz, Baron. A, no to spoko, Baron. Jak dostałeś powiadomienie, to jest dobrze chyba, nie? Czekajcie, jak to tam z tyłu wygląda, dobra. Ciofaj, ciofaj, teraz patrz, co żeś narobił.
Siema, papryk żółtak. Siema, witam. Słyszałem, że ma być nowy silnik dźwiękowy, ale tutaj już takie plotki krążą, że jeszcze trochę i będziemy wierzyć, że to jest piątka ma wyjść. Na razie jakieś DLC-ki zapowiadają. W porządku, znajdziemy inną trasę. Jaką trasę chcesz, kobieto, znaleźć, jak my się rozładowujemy? Dobra. Kurde, nie mam gdzie teraz zapisać, czekajcie, muszę sobie zapisać. Parma Teruel. Teruel i 1497 kilometrów i 650. Heavy Winter Addon. Daniel, wiem, że jest coś, jakie będzie następne DLC. Janusz, no ty męczysz tak jak tutaj większość. No ja też wiem o tym, ale no tylko wiem, że ma być. Ale co to będzie? Kiedy to wyjdzie? Że to będzie ta Iberia, okej, okay, ale kiedy to wyjdzie ogólnie? Tego nie wiem. Czekajcie, teraz muszę tylko otworzyć sobie skrypt. Zaloguj się. Czekajcie, tylko dodam tu panie ekranu. OK. Dobra. Minął termin rozpiski. Aktualna rozpiska. Włochy. Hiszpania. We Włoszech byłem i teraz jest Parma. Co ja świruję? Teruel teraz jest Parma. Teruel, dystans, tyk. 1497, spalone paliwo 650. Ukończony, zatwierdź. Jak tu wyglądamy? Kurde, 43 spalanie tutaj poszło. O, i teraz na Polskę zjedziemy sobie. No dobra. Dandy do dźwięków FR, muszę założyć jakieś konto. Nie powiem ci, Bartek Bart, bo ja tam nie kupiłem żadnych. Przechwytywanie ekranu chyba. Wyłączone, dobra. No to teraz lecimy na Polskę sobie. Zobaczymy, co tu stąd mamy w ogóle do Polski. Jeżeli cokolwiek będzie na Polskę. Lucius, no tą fizykę dajesz na górze, jak chcesz, żeby ci działała normalnie, nie? Zawsze mody, które chcesz, żeby ci działały, dajesz nad resztą modów. Pescara, Cambridge, o kurde, nie ma nic do Polski. Bilbao. Teruel. To czekajcie, to ja muszę wyjść. I z Teruel sobie weźmiemy gdzieś do Polski, ja sobie wygeneruję. Sekundeczka. To tło w menu? To są tła w menu. Jeździsz z zaznaczonym realnym spalaniem czy bez? Cosa Nostra. Kurde, powiem ci, że teraz nie wiem. Czekajcie, raz, dwa sobie wygeneruję tylko trasę. I zaraz będziemy mogli jechać. Tor. Jechaliśmy. Dandy, jak grać na serwerze? Kamil Śmiechowski, dziwne pytanie mi zadajesz. Przechwytywanie ekranu teraz zrobię też. A co? Tu jest mój autosave. Cyk. Teraz poczekajcie. Znajdę coś. Dobra, własna naczepa. Czekajcie. 2,42 i Poland 3,5. Naczepa. Kronek Uliner, Teruel, z jakiej firmy myśmy tam byli, pamiętacie? A weźmiemy z tej Bossierre jakiejś i pojedziemy sobie na Polskę. I na Polskę pojedziemy sobie gdzie? Możemy by pojechali do Mikołajków? Nie, my sobie pojedziemy do Gdańska. Do Gdańska sobie pojedziemy? Bo na łebę nie, do Gdańska albo do Gdyni pojedziemy. Do Mostostalu, do Gdyni. O! Zobaczymy. Klik zapisany. Dandy, jak grać na serwerze? No to już było to pytanie. Dobra, ładunek jest dodany.
Teraz przechwytywanie ekranu wyłączamy. Ładujemy grę i jedziemy. Nikatnyte. Jezu, jakie niki dziwne. Co to jest? To był wirtualny spedytor, który jest cały czas jeszcze dopracowywany. Że sobie generujesz zlecenia, znaczy ładunki na własną naczepę. Pam, 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 pam. Mostostal kiedyś był też w Czechowicach, dziedzinach? Jedziemy do Polski. Tak, tylko nie dojedziemy. O, już mam zlecenie, że tak powiem, w samochodzie na... Jak to się mówi? Jak to się mówi, te zlecenie, co się w samochodzie ma? Co to są? Siemanko, siema Maciek, witam Ciebie. O, i wywali mnie z gry. Dobra, i będę musiał jeszcze raz wejść. Już jestem, zaraz. Sekundka. Czasami się tak dzieje, niestety. Właśnie dlatego ten spedytor jest jeszcze cały czas dopracowywany, bo czasami po prostu on potrafi wyrzucić tylko z gry, ale już lecę z powrotem. Nie Janusz Długopolski, to co się ma w samochodzie, w kabinie, tam są CMR-ki, C coś tam, ja nie wiem jak to się nazywa, to Mikołajki na święta, mamy zlecenia na grzbiecie. Nie mamy na grzbiecie jeszcze zlecenia. Znaczy zlecenie może mamy, ale ładunku jeszcze nie mamy. Ładunek musimy pobrać. Tylko zobaczymy, co tu się... Dlaczego mnie wyrzuciło? Może mnie wyrzuci jeszcze raz, ale chyba nie. Czytaj. Lisek. Alt plus tab. Obscure official. Aha. Jak minimalizować Edsa? Aha, no dobra, no to ci odpowiedział. Alt plus tab najlepiej właśnie. Uwaga. Dobra, zlecenie jest i teraz zobaczymy. Uważaj jak jedziesz. Klasy kursus. Uważam, dzisiaj tak na spokojnie sobie. Zresztą nie za długo, czekajcie, muszę sobie wyciągnąć. Nie za długo będziemy już dzisiaj streamować. Utryk. Awier, okej. Bardzo dobra. 17:20. Teraz czekajcie, skąd myśmy to zlecenie wzięli? To jest najlepsze pytanie. A, czyli jestem już załadowany chyba. Czyli tutaj było to zlecenie, dlatego CMR, papiery itp. No właśnie, CMR-ka, tak? No widzisz, Michał, zgadłem, zobacz. A, ja się miałem, dobra, widzicie? I teraz już wiem chyba, dlaczego wyrzuca z gry często. Bo jak ja sobie wygeneruję ładunek w tym samym miejscu, w którym go dopiero co zostawiłem, to już mnie któryś raz wywala, będę musiał to powiedzieć temu naszemu Syzanowi. Wybrano cel podróży. I jaki mamy cel podróży? 3516 km. Jaką masz wersję wirtualnego spedytora, że możesz wybierać własną naczepę? Sebastian, tej wersji nie ma dostępnej. To jest wersja cały czas dopracowywana, wiesz? Ładnie w środku, klimatycznie. No mi się też podoba. Nawet tam prezenty na siedzeniu są, ha? Podoba mi się to. Ja bym chciał, kurde, dojechać, bo chciałbym tego streama robić nie firmowego, ale jeżeli coś, to będziemy robili streama firmowego też. A co? Mapę, proszę bardzo. Kto chciał zobaczyć mapę? Teraz Steruel jedziemy tutaj, proszę bardzo, aż do Gdyni. Gdzie jedziemy do Gdyni, sobie zobaczymy? To pewnie jutro na streamie dojedziemy do Gdyni. Do Mostostalu, gdzie tu nie ma drogi. Ja mam nadzieję, że tu będzie droga gdzieś, ej. Ej, może tu jakiś błąd jest. Panie. No to mamy kamerę zero w razie co. Zjedź z ronda.
Maciek Karna browarka po trasie 5 zł. Dzięki bardzo, Maciek. Dzięki bardzo na browarka. Słuchajcie, mi to nie daje spokoju. Ja się tu zatrzymam. Ja muszę aż zobaczyć. Tepniemy się niby, że do Gdyni. Ja muszę zobaczyć, co tam się dzieje, słuchajcie. Dlaczego tam nie ma drogi? O, tu. Gdynia. Tak, na 1,30, na 1,35 gram. Czekajcie, F5. I gdzie jest teraz ten mostostal? To było do... Nie, to nie było... Jo, to było do Gdyni, nie? Poczekaj ta, diabły, poczekaj ta. Tutaj to jest. Dobra. Zaraz będziemy wiedzieli, co tu się dzieje. Czy tam się da dojechać, czy tam, czy to jest jakiś błąd, bo jakbym miał jechać 3000 km. Rumunia. Zaraz zobaczymy, czekaj. Wygląda, jakbyś jechał na Hel. Wejerowo, dobra, wejerowo. Już jesteśmy na miejscu, moment. Chyba. Czekajcie, dobrze, ja tu patrzę, w którą stronę ja tu cisnę. Ja w drugą stronę cisnę, jak taki wariat. Dobra. Teraz sobie... Tak zrobimy i teraz zobaczymy, jak... Nie, no tu jest normalnie droga. Ja myślałem, a tam przez chwilę się urywa droga. Tu będziemy jechać, tu będziemy jechać. I... No, tu jest brama. Ej! To jest coś jak Babie Doły chyba, czy coś. Coś tak... Podobnie w tym miejscu chyba, tak mi się wydaje, ale nie jestem. A, i tutaj będziemy jechać? A tu ja kiedyś byłem, co tu mi się... O, dobra, dobra, mamy. Mamy. Lata jak Pan Bóg bez ciężarówki. Gdynia najbardziej pozytywne miasto w Polsce razem z Gdańskiem. No Bartek, no normalka. Ale ja mam nadzieję, że jak chłopaki teraz robią inne rejony, to mam nadzieję, że one będą tak samo klimatyczne. Siema, Elo. Ja wolę Forda F-Maxa. Czekajcie, tu jest gdzieś warsztat. Jak do tego warsztatu dojechać? Chyba prosto. Próbujemy. Skręć w lewo. Nie chcę skręcać w lewo, bo chcę tu gdzieś do warsztatu dojechać. Tu jest warsztat, żeby się naprawić. O, dobra. Pyk, pyk, pyk. O, 70 osób jest. Witam serdecznie wszystkich. Tych, którzy nie byli, byli, znają mnie, nie znają. Tutaj sobie wjedziemy. Tutaj gdzieś będzie jeszcze... A, tu był warsztat. Czekajcie, gdzieś tam jest warsztat. Siema, Kowal. Czekajcie, muszę zobaczyć. Kurde, ten mikrofon mnie tu trochę drażni teraz. To tam jest gdzieś warsztat. Zaraz tam dojedziemy. Ktoś mi... Patrex, nie, nie ominęło ci nic. Dojechałem tam, nie wiem, 200 km do... 200 km do tego, jak to się mówi, rozładunku? Elo, nie wiem, sprawdź sobie na stronie ich, czy jest Poland na 1,36. Wydaje mi się, że nie ma, ale być może ja nie wiem, że nie ma. Ja nie wiem, że jest, przepraszam. Co to za mot na fizykę? To jest mot od Mateo, tylko on jest troszeczkę podkręcony dla mnie. No Jakub, Kuba, trzymaj się. Przeliczam trasę. Zaraz sobie zrobimy jasno, że tak powiem, ale najpierw naprawimy auto. Bo tu wczoraj uszkodzeń zrobiłem na 32 000 zł.
Volvo Marco Trans. Nie ma sprawy. Zaraz sobie zrobimy jasno. Set time. Zrobimy sobie siódmą. No tak jasno jak jasno. Masz tacho w Dafiku? Nie, Paweł Nawrot, nie. No nie ma niestety. No tak mi się wydawało, że nie ma, bo myślę, że Graku by mi napisał, gdyby było. Ale że tak się pytałeś, no to ci mówię... W styczniu na jeden. No, no to w styczniu będzie, to w styczniu się pojeździ. Na 1.36. To widzicie, no akurat po nowym roku będzie można... Po nowym roku będzie można pograć. Na multiku. Czekajcie, nie ma tam nic za mną? Dobra, styknie. Fizyka na 1.35, którą nam dałeś, działa na 1.36? Spróbuj, nie wiem. Powinna raczej. Żadna ciężarówka nowa nie wyszła, to powinna działać. No ale jakby nie było, i tak jutro na streamie wieczornym będziemy latać po Polsce. Czy tego ktoś chce, czy nie, jak tylko zjadę na Polskę, to przesiadam się do Forda i będę Fordem jeździł po Polsce. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Chyba, że wymyślę coś innego do jutra. Zjedź z ronda. No, Bartek Bart pisze, że działa. I bardzo dobrze, no. Siema Jerek 82, witam Ciebie, również serdecznie. Mogło być 1 stycznia. Skąd można... Adrian Polska, ode mnie z Facebooka, tego Dendy 1978, pobierz. Jest... Chyba nawet przypięty post jest zaraz pierwszy. Jaki mod na zimę? Prosty winter. O, i Freshu już dał mod na zimę, proszę bardzo. Jakub S, no oni coś tam napisali, że to im może zająć nawet 3 miesiące. Ponoć. Ktoś gdzieś tak usłyszałem, ale to mi nawet Graku mówił, że to im na pewno sporo czasu zajmie. Oglądałem rano powtórkę z Rajwa, jak się bany sypały. No, a dzisiaj najlepsze jest to, że wszedłem, odpaliłem live'a i na początku mi działało to czytanie czatu. I też zaraz tutaj się... pojawił ten niedorozwój, który został wczoraj zbanowany, bo ten czat trochę dziwnie działa. Mam pytanie, jak można, jak wcześniej Polanda przepisać? Nie, nie, no to nie zadziała, Janusz. To tylko wtedy raz zadziałało. To nie zadziała, chłopie. Co to za firanki? To są z jakiegoś DLC Christmas. Zobacz sobie DLC-ki w sklepie. Bo to jest na pewno z DLC. Ten Mikołaj jest też z DLC, choinka jest tylko od Sisla, Sisl Megapack. Adrian Waleczny, jeżeli, dzięki za subki, jeżeli uda mi się mod na dźwięki fajny, to pojeżdżę renówką też. Świąteczne DLC, Jerek. O, dzięki Jerek, właśnie świąteczne DLC. Pam, 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 pam. Po Polsce to Renatko, no. Ile ci zostało tam? Fork, 3500, 3000 ponad. No, 3500 kilometrów, to dopiero jutro na live wieczornym kto będzie, to zobaczy, jak to skończymy. Patrex, rzadko. Rzadko latam na multi, a teraz w ogóle, no bo mam 1.35, to nie chce mi się nawet wskakiwać na 1.36. Mówię, skoro po pierwsze Poland nie działa, a po drugie promoc jest i tak nakładką na Road to the Black Sea, to proszę cię, to moim zdaniem nie warto. Adrian, na Facebooku mi coś podeślesz, dzięki bardzo. Przyda się na pewno. Przygotuj się do skrętu. Janusz, ja mam pół zbiornika jeszcze, chłopie.
Do kiedy live? Do końca. Wtedy, kiedy skończę, będzie koniec. Nie no, nie wiem no. Nie wiem, nie powiem ci, ale niedługo. Dobra, jestem, sorry, że mi... Freshu, ty przestań tutaj przepraszać, że cię nie było, chłopie. To, że jesteś moderatorem u mnie, to nie znaczy, że masz tu siedzieć, wiesz, jak piesek i pilnować cały czas. Każdy ma swoje życie, bez przesady. Nic się nie dzieje takiego. Nie ma Iwonki, nie do rozwoju nie przychodzą. Ja tam wczoraj odbanowałem dwóch. Jeden mi napisał ten strażak z OSP, także Freshu, żebyś miał oko, żebyś od razu nie banował jak wejdzie. To strażaka odbanowałem i tego Tymka. Siema Jakczo, witam cię. Julos, Poland na 1.36 w styczniu. Tak, ponoć tak. Live do końca dnia. Freshu, plus jeden. Co to znaczy plus jeden? Jeszcze jednego? Nie, ten Tymek i ten strażak. Ten strażak mi napisał, że on mnie bardzo lubi oglądać i żebym go odbanował. No to jeszcze tam. Żeby promoc, żeby ta Road to the Black Sea działało tak, żeby to było normalne, znaczy nad promodem, to okej. Okay. Ale jak promot nakłada się na... No, mi tam. Zresztą nie tylko mi tam nie spieszy się. Spokojnie, panowie, pół zbiornika jest. Że daje ci reputację do twojego mądrego wypowiedzenia? Plus jeden? No nie, no bo chłopaki tam chcieli, żeby ich odbanować. Ten jeden przeprosił, drugi napisał na Facebooku. Napisał też, że nie będzie już więcej tak spamował. I zobaczymy, no. Ja nalatałem w tydzień 15, więc chyba dobrze. No, w tydzień 15 to jest spoko. Możesz moda, a którego chcesz? Fresha, Arka, Grześka, Topika, czy kogo chcesz? Jerek, Jakczo. Ej, kto wam powiedział, że Poland będzie w styczniu, Danielu? No ktoś tu dzisiaj napisał, że Poland będzie w styczniu, ale mi to jest bez różnicy. Że Graku mówił na filmie, ktoś tu napisał. Że jedna zbanowana osoba wali skruchę na krótki czas, a później zwol... No Jerek, no tak... To jest normalka właśnie, Jerek. No na to nie poradzisz. Dzisiaj pobrałem rusmapę. No dróg brakuje, no to Grako mi nawet mówił, że oni nie pracowali nad tym. Ej, wy tu mi gadacie, że naprawdę, że mi paliwa brakuje i mi się kontrolka pali. A AdBlue jest pół zbiornika, a paliwa jest niedużo, a ja tu jeszcze się z wami kłócę, ej. Mam pół zbiornika, weźcie cicho bądźcie. Czekajcie, tylko zobaczymy, na ile nam starczy jeszcze. Ej, na 628 km nam starczy. Patrex. Paprocki to jest nasza wspólna firma. Myśmy ją zakładali w kilka osób i do tej pory z tych wielu osób tak naprawdę zostały trzy, które jeszcze w tej firmie są. Czyli główny założyciel, dawca nazwiska. Ja, czyli główny mieszacz i usuwacz forum. Przez przypadek oczywiście. I jeszcze młody, który zajmuje się wieloma rzeczami dobrymi w tej firmie też. I wiesz, i to jest tak na dobrą sprawę nasza wspólna VS-ka. Także i mamy tam jeszcze teraz kilku fajnych gości, którzy z nami jeżdżą. Naprawdę spoko. Spoko taka ekipa się zrobiła. Zresztą zawsze jakaś tam fajna ekipa była, ale teraz taka, ja nie wiem, jakaś taka, wydaje mi się, że najbardziej dojrzała ekipa z ekip się zrobiła. Po tej pierwszej ekipie, która była. Że jemu się wydaje, że w styczniu, no właśnie, no to, no właśnie, bo to jest właśnie to, że ktoś źle zinterpretuje wypowiedź. Konrad, siemanko, Janusz, Daniel, lecą święta i każdy może szansę dostać. No Janusz, no to nie chodzi tylko, że święta, jakby nie było świąt, też by dostał szansę, no. Zdarza się, Jezu, mi się też zdarza czasami coś głupiego zrobić, no. Też się czasami wyzywam od niedorozwojów, tylko oczywiście tego nikt nie słyszy, nie? Od ilu lat bierzecie, Patrex? Ogólnie rekrutacji nie ma, może będzie na lato, ale bierzemy od 22. Niżej nie schodzimy już teraz. Zresztą nie ma prawie, nie ma chyba nikogo poniżej tego wieku. Siema Wojtek 132, witam ciebie. Kraków pozdrawia. Znowuż, ja też pozdrawiam Kraków. I znowuż to powiem, że kurde, tak bym chciał kiedyś do Krakowa pojechać, kurde, ale zawsze jak jestem w Polsce, to nie mam czasu.
Albo nie ma czasu, albo nie ma kasy. O, tak, tak się mówi. A chciałbym sobie do Krakowa pojechać, kurde blade. Piękne miasto. Będziesz w Olsztynie? Ja w Olsztynie? Nie no, co ty, kiedy, co, jak? Gdzie jest Olsztyn w ogóle? Ja nie wiem, gdzie jest Olsztyn, ale to nie są moje rejony chyba, nie? Pozdro Giżycko, pozdrawiam Giżycko. Pozdrowisz Gdynię, do której jedziesz, Jakub Kuba, ale oczywiście mogę pozdrowić, jeżeli chodzi o Gdynię, to mogę pozdrowić Gdynię, mogę pozdrowić dzielnicę Gdynię, mogę pozdrowić ulicę nawet, jak mi powiesz, nie ma żadnego problemu. Bardzo lubię Gdynię. Lecę kopać złoto, ale jak coś gdzieś tam będziesz gadał na drugim monitorze. Spoko, Jerek, to tam życzę ci, wiesz, udanych łowów, nie? Przyjedź do Wiednia, wiesz jaki mamy układ, nie? No mamy taki, tylko najpierw Janusz robotę mi załatwi, ja jestem u ciebie. Olsztyn jest w Wielkopolsce, okej. Okay. Pozdro Olsztyn. No jak zwykle, kurde, z różnych części Polski ludzie mnie oglądają. Zarąbiste to jest. Nawet nie wiecie jak mnie to jara. Z Warszawy. Poznań, proszę bardzo. Gdybym miał prawko jeździł tak jak WTS, statystyki by urosły, ale to nie jest to samo. Nie, Bartek, to nie jest, przecież sam wiesz, że to nie jest to samo. Kolejorz, siema kolejorz, witam cię. W Olsztyn 90 km od Poznania. Pozdro spod Warszawy. Ło, ale się wystraszyłem, ty. A to w lusterku. Pan Sim robi live. No i co? Andrzej Żak? I co w związku z tym? Opole pozdrawia, również pozdrawia. Babie Doły. O, Babie Doły, proszę bardzo. Pozdrawiam Babie Doły. Białystok, Lęborg, proszę, prezes z Lęborka. Ostrówek. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Łódź. Łódź pozdrawia. Zjedź z ronda. Łódź źle zapamiętałem. Jak jechałem z Master Trucka i na Master Trucka, to Łódź to była dla mnie najgorsza przeprawa. Tam, tylko byłem tam ile? 3 lata temu? 3 albo 4 lata temu byłem na Masterze. Trzymaj się prawej strony. Do poprawki Elbląda. Co ty tu Freshu piszesz? Jarocin, stolica polskiego rocka. Tychy pozdrawiają. Andrzej Żak, no ale no i co w związku z tym? Andrzej Żak? Chujki takie miasta? O! Kiedy rolnik szuka żony? Nie wiem, kiedy rolnik szuka żony. Jarocin. Dobra, przestańcie tutaj takie pierdoły pisać. Co mnie obchodzi, jak ktoś uważa, że ktoś jest fajnym gościem? No to tak uważa i tyle. To trzeba było do mnie zadzwonić na browarka, byśmy skoczyli, jak byłeś na Master Trucku. No wiesz, Piotr, wtedy... Danielu, do której live? Jak czy nie? Wiem, niedługo już. Czekajcie, bo... 17.41. Nie wiem, tam po 18 skończymy. Nie będziemy długo jechać dzisiaj. No dobra, Freshu, ale ty tam mieszkasz, Freshu, czy jak? Czy mi szukasz po prostu takich miejscowości? To mi nie szukaj, bo ja wiem, że są różne dziwne miejscowości w Polsce. Mateusz, siemanko, Mateusz. Oskar Cieślak, siemaneczko. Nie, Jakczo, nie masz szans. Co ty, jutro będę na tym streamie wieczornym, wiesz, jeździł. Dojadę do Polski, a wtedy będę jeździł po Polsce. Jutro mnie nikt z Polski nie wygoni, nie ma opcji takiej. A, no to spoko, Fresh.
Pozdro ze Szczecina, Andrzej Żak. Również pozdrawiam. Szczecin. Moja córka mieszka teraz w Szczecinie już od kilku lat. Tak, jadę do Gdyni, ale nie dojadę, kurde. Nie ma szans. Nie ma szans, żebym ja jeszcze zrobił 500 km. Na to nie ma szans. To jest jakiś mod zimowy. Brunonow, to jest Frosty Winter, mod właśnie na zimę. No trzymaj się, Oskar. Frosty Winter. A co tam za bufalo stoi? Czekajcie. Poka się, byku, poka się. Co tam za byk stoi? Parkowanie w bielsko-białej w Philipsie? No problemo, chłopie, tam luzik, luzik. No trzymaj się, apsik. Mateusz Czerski, no mam G27. Andrzej Żak. Live zgarniasz niezłą kasę, nie rozumiem. No, trzymaj się, Igor. Bartek, znów ci rozładowałem telefon. Artur, siemanko, Artur. Dzięki za suby. Nie, Paweł, nie podam. Nie zrobimy razem. Nie nagramy razem filmiku. Nie mam czasu na to. Już to żeśmy przerabiali, Paweł. Nie ma takiej opcji. Mamy jeszcze 500 km, to dojedziemy do jakiejś następnej stacji. Bo to jest nas dwóch z Jarocina. A, dwóch z Jarocina. No, powiem wam, że tu mnóstwo ludzi można spotkać czasami ze swoich miejscowości. Kurde, ja nawet ode mnie tam... Na YouTubie mam paru takich widzów nie opodal. Daniel, wiesz, kiedy jutro stream, może wpadnę... Janusz, ja na Facebooku napisałem nawet, wiesz, takie dzisiaj napisałem. A ja jeszcze zrobię zapowiedź teraz, po streamie zrobię zapowiedź na YouTubie, żeby każdy mógł sobie zaznaczyć nawet. Kiedyś by się przydało jakieś spotkanie z widzami. Takie rzeczy, takich rzeczy już się dzisiaj nie robi. Jutro stream, nie wiadomo do której. Dokładnie, nie wiadomo do której. Nie, Paweł, nie robię tego. O jakichś eventach mówisz, prezes? Być może... Ale nie zamierzam... Wyjechał, to ma. Nie zamierzam na razie jeździć na żadne master trucki ani nic, bo no nie mam czasu latem po prostu. Już mam tak naprawdę zawalone lato, że tak powiem. Nie mam czasu. Bazyliszek, ty normalnie nowości tutaj sam mówisz, jak zaciągnę hamulec, to się zatrzymam, no powiem ci, jestem w szoku. Lepiej się spotkać na wódce, bardziej mówiłem o meetupie w Ergo Arenie. Ojej, prezes, nie, to nie, ja na takie rzeczy w ogóle nigdy nie byłem i tak raczej nie mam zamiaru iść. O, i taki silos bym sobie pociągnął ładnie za sobą, elegancki.
Kacper Czech, jak będę kończył, to pokażę mapę. Na razie nie będę pokazywał mapy, bo co chwilę ktoś chce, żeby mapę pokazać i ja więcej na jestem na mapie niż... Jakub Kuba, nie pisz kapslokiem. Ogólnie Kacper jeżdżę, tylko że teraz nie jestem, teraz zjeżdżam z Hiszpanii, to wiesz, to do Polanda mi jeszcze daleko i daleko. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Brunonow, nie mam pojęcia. Czemu jest to sobie tych całych, mnie to tak nie jada za bardzo? Bo to da nie rozumie. No możesz sobie wygrać różne rzeczy z tych eventów. Przemysław Kościółek, jak tam? W porządku. Właśnie się Riz zaczyna drzeć. A co tu za ciężarówki stoją? One na światełach stały. Tak, Kacper, gram na 1.35. No jak mam Polanda, no to logiczne to jest. Skoro Polanda nie ma na 1.36, to jeżdżę na 1.35. Freshu ja sobie też ustawię, być może nie zaśpię. Skoro zasypiasz przy, że tak powiem, przy mnie, czy przy moim głosie, no to jest coś z tobą nie tak, powiem ci. Kiedy ustawiam WTS możliwość ustawienia czasu odpoczynku? No właśnie, to jest dobre. Gdyby dało się radę... Gdzieś się ustawiało już czas odpoczynku, ja nie pamiętam, gdzie to było. Siema, Danko. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Trzecim zjazdem. Danko, moja choinka... moja choinka... Nie, Cosa Nostra. Moja choinka będzie dopiero w sobotę ścięta. No i idź, Bazyliszek. Będzie spokój, bo coś tu zaczynasz trochę szaleć, widzę. Zjedź z ronda. Siema, Rapszoty, siema. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Trzymaj się prawej strony. Zjedź z ronda. Trzymaj się lewej strony. Na straż leśną? Nie, to będzie z tej, ze szkółki leśnej. Tam niedaleko, koło naszej wioski, koło Gniewina, gdzieś moja żona jedzie w sobotę z moim synem i sobie idziesz i wycinasz normalnie. Także bo zawsze kupowaliśmy sobie... Siema, Bodziogórski. Kupowaliśmy z gdzieś tam przy marketach zawsze stali czy coś. A moja żona ostatnio była u swojej koleżanki i tam niedaleko właśnie jest taka, jak to się mówi, takie miejsce, gdzie oni hodowali te choinki. I te choinki już były, słuchajcie,
od dzisiaj wstecz, 2 lub 3 tygodnie temu ścięte. No to wtedy co się dziwić, że taką choinkę się kupuje i ta choinka pada po paru dniach. Jeszcze jak się ma ciepło w domu, a ogrzewanie podłogowe to w ogóle. Nie ma, no Maciek, no to jest gdzieś tam przy lesie ponoć, ale to jest jakaś szkółka leśna i tam są specjalne te farmy, tak? Czy jak to się mówi? Gdzieś jest Bartek, ale... Dźwięk FOR-a usypia ASS-a wkurza. No ładnie, no. No, gdzieś tam, ja nawet nie wiem, ona gdzieś mówiła mi, gdzie ona jedzie, bo to na, no, znalazła to na Facebooku czy na jakiejś stronie i to ponoć już od wielu lat jest, a my jak takie młoty, żeśmy zawsze kupowali, ostatnio żeśmy kupowali z Bolszewa tam koło tego Tesco, też żeśmy kupili, a czasami to tak, a, takie powykrzywiane, a tak idziesz, wycinasz sobie, pierwszy raz takie coś będziemy w tym roku robić. Ty już masz, Janusz, choinkę postawioną, a... Także będziemy pierwszy raz mieli i będziemy mieli porównanie, ile czasu ona wytrzyma, ile czasu ona będzie stała. Jednego roku mieliśmy, słuchajcie, taką choinkę, że jak żeśmy ją wstawili z balkonu do domu, to założyliśmy wszystkie bombki, to już w Wigilię jej prawie wszystkie igły spadły. To była choinka dopiero, masakra. Jedź prosto. Polszewo, w grudniu dosyć często przejeżdżałeś, okej. No ja mam co roku taką... Aha, dobra, się pytasz Janusza, sorry, już myślałem, że się mnie pytasz. Zjedź z ronda. Panko, tak, ja mam zawsze taką, no, taką 2 metry do sufitu, no. Do sufitu plus czubek. Aż do 3 króli, to zależy, jak tam, no ogólnie tak, ale jak tam chcesz. Niektórzy trzymają aż do kolędy, niektórzy trzymają do... To zależy, no. Kacper Głowała, to jest promoc z Polandem i z wszystkimi DLC. No tak, prezes, jak ktoś nie ma miejsca czy coś, chociaż my nie mamy zbytnio miejsca, i tak mamy zawsze dużą co roku, no. My lubimy po prostu i żywą, jak pachnie ładnie, a nie... Nie lubimy tych plastikowych sztamp. Do końca stycznia, Danko. A. Kacper Głowała, widzisz, on się czasami zwiesi i sobie nie chce po prostu przerzucić. Ja muszę mu wtedy ręcznie wrzucić kolejny bieg. A niech sobie powyje trochę, nie? Chyba, że wam za głośno tam daje, to mi powiedzcie, to ja ściszę trochę. Plastik jest fantastic, no. Najlepsze są te choinki, co się trzyma w szafie, takie w folii, wtedy wystawiasz, tylko folię ściągasz, gałązki rozkładasz i dalej ona jest taka sama. Jak Irańczyk silnik, prezes, mówisz? Nie, spokojnie. Mateo mi tutaj podrobi i będzie działał jak złoto. Tris, siemanko. Daniel, mamy 90... O, no 95 metrów, stary, to ty możesz sobie gaj normalnie postawić w jakimś salonie czy gdzieś. No właśnie, Danko dobrze pisze. Jak mija trasa, Tris? Spoko mija trasa. To jest dzisiaj taka, można powiedzieć, się w ogóle nie zabrałem za tą trasę, tylko tak po prostu odpaliłem streamka kawałek, żeby się przejechać i trzeba, jak to mówi Kiepski, trzeba iść spać, żeby rano, znaczy w nocy do roboty wstać, bo za 15-12 muszę wstać. Mateusz Dębski, siemanko. Baron, muszę kończyć oglądanie. No trzymaj się, Baron.
Mateusz Dębski, gdzie jadę? Do Gdyni jadę. Do Gdyni, ale do Gdyni dojedziemy jutro. Bo mamy 3166 km. To jest od uja, że tak powiem. Dzisiaj nie będę przeklinał, dzisiaj tak wiecie. Wczoraj tak trochę po prostu mi się uzbierało, aż musiałem biedny Petera przeprosić, bo Peter nie jest przyzwyczajony, on jest za grzeczny, on nie jest przyzwyczajony do takich zachowań chamskich i dlatego też pewnie u niego te trolle go tam napastują troszeczkę. A to trzeba po prostu powiedzieć, pieście czasami ege, szege i koniec. Paweł Nowak, fajny klimat. Seba 99, siema. Bodziogórski, kiedy jest... Bodziogórski. Wtedy... Zobacz, co się dzieje. Się zagapiłem. Wtedy, kiedy wyjdzie Poland na 1.36 i ja znajdę czas, żeby to zrobić, Bodzie. Wtedy na pewno zrobię multi z widzami. Na bank. Na patchu 1.36 na bank pojedziemy razem. Zrobimy to na pewno w jakąś sobotę, bo ja w inny dzień nie mam czasu w ogóle. Dużo mnie ominęło, Mateusz? No, to jest, czy dużo cię ominęło, ja wiem. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Spoko, Bodzio, doczekasz się. Doczekasz się, na spokojnie. Mówię, ja nie przechodzę na 1.36, dopóki Poland nie wyjdzie na 1.36. Zjedź z ronda. Biała Podlaska. Dzięki. Siema, Michał Lubański. No, Maciek, czasami tak jest, nie? A ja po prostu tak sobie, wiesz, taki chill już teraz mam. Już tak moje łóżko tam za mną mnie woła. Daniel, chodź. Ale ja mówię, nie, jeszcze chwilę, jeszcze parę kilometrów. Jeszcze zadzwonię do mojego małego syneczka chwilę i wtedy pójdę spać. Zaraz mi się będzie lepiej spało. Mateusz Dębski, gdzie teraz jesteś? Nie wiem, gdzie teraz jestem. Zobaczymy tu, może będzie widać. O, przy Andora, widzisz? Zjedź pierwszym zjazdem. Andora. Przejeżdżamy koło Andory zaraz. Zjedź z ronda. Ty też tak masz, Bodziogórski? Ja dzisiaj w dzień nic nie spałem, bo tego Spintyraza chciałem nagrać i tak mi ciągnęło do niego dzisiaj. Ja bym te wszystkie drzewa tam powoził, nie? Ale mówię, kurde, nie, no bo odcinek będzie 3 godziny trwał. A my sobie tu prawilnym przejedziemy. Prawilnym pasem sobie przejedziemy. Ale tam mieliśmy nieważne, znajdę nową. Dobra, weź nie pyskuj, mała. Ty znajdź nową drogę, nie gadaj za każdym razem to samo. Słuchajcie. Dandy, chętnie bym poleciał z tobą na multi, ale trzeba ogarnąć Polanda, czy na mapie od SCS też śmigasz. Ale Piotr, na multi nie polecisz na Polandzie. Na multi to jedziesz na multi, jedynie na promodzie możesz pojechać na multi. Ja miałem dzisiaj opłatek firmowy, dlatego tak późno jesteś, Bodziogórski. A. Na rondzie zjedź drugim. Zaraz zatankuję, tylko jak będzie jakaś tanksztela. A jak nie zatankuję, jak mi się waha skończy, to zawsze mogę przecież zamówić sobie, że tak powiem. Skręć w lewo. Chipsy i oglądać streama jest najlepsze. No jak lubisz. Paweł Jumper, siemano. Idź prosto. Widzów, 666 powinno być, to by była ta szatańska liczba. Zjedź z ronda. Już zjeżdżam. No ja polej włączam Czarnobyl do oglądania, zobaczę jak się z tym drzewem poszło. No powiem ci, że jest grubo. Problem tam z ładunkiem miałem, nie będę ci spoilerował, ale problem z ładunkiem jest, z załadowaniem tego, bo... To nie jest takie hope siupe, jakby się wydawało, nie? A zaś tył... Rośnie, Janusz? Że promocja dali na Multika? Tak, dali Piotr, na Multika dali promocja, dzięki za suba. Karol Wyżyk, siema. Jest promoc, tylko nie wiem, czy on już jest znowuż dopasowany, bo na 1.35 był promoc na Multika, a na 1.36 nie wiem, czy on już działa. Ile prezentów, wszystko dla dzieci? Skręć w lewo. Tak, wszystko dla dzieci. Mi dziś od ciebie w ogóle powiadomienia nie przychodzą, a to tak czasami jest. Powiem ci, Danko, że wczoraj w ogóle była przecież masakra, bo wiesz, i mi się klucz zresetował od na YouTube'a, od streama, a i w ogóle wszystko się
będzie ocenianie kanału Palix? Nie, ja... Kim ja jestem? Kim ja jestem, żeby oceniać kanał? Danko, weź tego Luki już wywal tutaj, bo się... Chyba już zaczyna się rozbrykiwać ktoś. Do domu trzeba iść, Kozanostra, no. O właśnie, Danko, jak takie coś, to tam od razu banuj i koniec. Kolejny niedorozwój może z wczoraj był. Ja też nie dostaję powiadomień. Dzisiaj YouTube... No, bo wczoraj w ogóle się coś zresetowało, mówię, coś wylogowało mnie. Ja zacząłem streama, to byłem zalogowany, skończyłem streama, byłem wylogowany. Także coś YouTube tam się ustawia. Diesel, siema. Paweł Jumper, jaką trasę robisz? Z Hiszpanii do Gdyni jadę. Do Polski. Masakra z twoim internetem. Nie powinno ci przycinać, bo nic chyba nie przycina. Tim, 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 tim. Ale coś ogólnie z internetem. Ja na przykład wszystko oglądam elegancko, mi śmiga. Mabaxa oglądam i co chwilę mi się ładuje, nie? Co tam, co minutę, co dwie minuty mi się ładuje. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, dajcie mi tu jakąś stację, bo ja muszę zatankować paliwko i już samochód odstawić i iść spać. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. O, i już jesteśmy we Francji, tak? Siema, Silent Bob. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ja pierdykam, teraz serpentyny skręt jeszcze nas czekają. No to musi się coś z YouTube dziać, no mówię. Siema, to jest PR Stehox. Nie, no tutaj nie ma PR. W Francji nie ma PR-a. Poland Rebuilding to jest Polska, jak wiadomo. A gdzie jestem dokładnie? To jestem... Dokładnie jestem tutaj, czyli między Andorą a Toulouse'ą. Pewnie coś, jak oni tam coś robią na tym YouTubie, się szykują do tego, wiesz, do tych wszystkich zmian. Bo studio nieszczęsne wprowadzą już to nowe, którego ja nienawidzę. Doktor Simon, siemanko. Paweł Jumper. No fajna długa trasa, tylko że zaraz będziemy ją kończyć. Jutro będziemy ją kończyć. Zaraz ją skończymy, a jutro będziemy ją dokańczać. O, standardowe pytanie wpadło. Niekoniecznie to musi być winę to oglądać. Czy Bohuna, czy innego ludzka z transmisji nie ma takiego problemu, żeby przycinało. Przynajmniej u mnie, no. Właśnie dlatego ja się też dziwię na przykład, że oglądam Mabaxa i mi zaraz zaczyna coś przycinać. Oglądam wszystkich innych i wszystko śmiga elegancko. Petera oglądałem chwilę, nic. Paweł Jumper, cóż będzie po tej mapie? Nic nie będzie po tej mapie. Co ma być po tej mapie?
Ale mi się wrąbał jak świnia w pomidory. A możliwe, że to nie przez internet, tylko od YouTube'a coś, bo odcinki oglądam w najwyższej jakości i nic nie tnie. Być może coś tam jest grzebane. No mówię, no mi wczoraj ten klucz się zresetował, no nie wiem dlaczego. Ja się tylko cieszę, że nie wywala mi streama, to już jest naprawdę dobrze. A internet 500x50 po prostu musi śmigać. Po tej mapie nie będzie niczego. Po tej mapie będzie Kononowicz, czyli nie będzie niczego. Ktoś mi tam mapę Węgier podesłał, tak mnie korci ta mapa Węgier, powiem wam, żeby sobie tam wejść na tą mapę Węgier. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Ale nie wiem, kurde, nie wiem. Zjedź z ronda. No freszu, ja mapę Węgier to objeździłem, to mi nie musisz mówić. Paweł Jumper, to jest w grze, to nie ma żadnego dodatku. To jest w grze już, w ustawieniach, w dźwiękach. I zobaczcie, jadę i jadę i jak na złość nie ma stacji. To zawsze jest tak, że jak człowiek chce skończyć, to nie ma ani stacji, ani parkingu. A jak chce sobie jeździć, nie ma zamiaru kończyć, to co chwilę jest parking i jakaś stacja benzynowa. Jak ja to mówiłem jakiś czas temu, CPN. Modem w kompie trzeszczał przy łączeniu? Ja ci powiem, Maciek, że ja pierwsze modemy, jakie miałem, takie zewnętrzne tylko, to były modemy takie, wiesz, wkładane, pierwszy to był z Playa, Boże, to było chyba pół giga internetu, moja żona wzięła abonament czy coś, nie pamiętam. Zjedź w prawo. I znowu kółko ładuje, o. Justyna... Machlińska, co cię ominęło? No nic cię nie ominęło, jedzie się po prostu. Paliwa zostało jeszcze na 120 km, a stacji nie widu, nie słychu normalnie. Jakub Kuba, to pytanie coraz częściej, już mnie zaczyna męczyć to pytanie, niedługo jadę. A, jak się było, siedziało w internecie, tak? Czy jak się dzwoniło, to internetu nie było, albo na odwrót. Thank you.
jakim patrzył 1.35. Nie, do końca trasy nie dociągnę. Mateusz, siemano. Jaki przebieg w DAF-ie? Ogólnie ten DAF ma 850 tysięcy. Dzięki za suba. Ja wtedy nie miałem w ogóle jeszcze internetu, jeny. Ja jedyny komputer, jaki kiedyś miałem, to moi kumple mieli Atari już, a ja miałem Commodore, pamiętam. Nie miałem tam Atari, tylko na Commodore mi się moja kariera skończyła z komputerem. Dokładnie, człowiek się jarał, jak może bateryjką. Test Drive 4. Jak sobie dzisiaj przypomnę, ten ekran, kolorowy ekran od Commodore miałem. Ja pierdzielę, człowiek siedział i grał tam tym Test Drive. Jechał przy jakichś skałach, znaczy jechał pseudo samochodem. Pamiętam, jak kolega miał Commodore, miał te magnetofony, na kasety wgrywał. Ja miałem na te duże dyskietki takie miękkie, to mi się raz dwa wgrywało, ale kumpel miał Commodore na kasety, to ja pierdyle, żeby Mario Bros się wgrało, to tam nie można było oddychać. Miło 128, no raczej, mało kto nie gra na modach. Justyna, różnie to jest, wiesz? To jest różnie z tym live'em. Ale ogólnie to teraz jest tylko taka częstotliwość live'ów, niedługo już nie będzie tak często. Aczkolwiek będą, tylko że nie będzie tak często po prostu. Teraz jak gram i mam czas, mam tutaj jakoś możliwości, to po prostu odpalam sobie streama, bo i tak bym to jechał i tak dzisiaj. A tak sobie odpalam streama i zawsze ktoś wpadnie. Pierwszy monitor to był kolorowy, czarny i pomarańczowy. A ja nie wiem, jaki ten Commodore był, ale on już był taki lepszejszy, ci powiem. Double Dragon na Pegasusie, albo ta czarna gierka, gdzie były te kartridże 999 w jednym i tam była kontra, ja pitole, kontra, jak się grało. No, a dzisiaj? Trochę przytnie, ojejku, przycina, grafiki nie idzie ustawić na ultra, o Jezu, grafikę, trzeba kartę graficzną wymienić. A kiedyś się, o proszę, a kiedyś się napierdzielało i... Trzymaj się, Janusz. Kontra, no Maciek, nie? To było, kurde, to była gra. Jak mój kuzyn miał, nie pamiętam co on miał za komputer, czy to była Amiga, czy to już było coś lepszego. Jak on miał Wolfensteina jakiegoś i tam się chodziło spacją po tych bunkrach, się te drzwi przesuwały, się strzelało, no przecież ja byłem poszczany wtedy. Ja wtedy byłem River Raid, Maciek, moja najlepsza gierka, chłopie, ty mi nie musisz mówić River Raid. Samolocik i tu. I helikopterki, i to, i tamto. W River Raid ja bym sobie dzisiaj pograł, gdyby dało radę. Moja pierwsza klawiatura to właśnie z Pegasusa. Ale czasy, no stare czasy, kurde. Jeszcze tam się leje. Ty, ile on leje? On sobie chyba już do naczepy leje. Basen robi. Slalom narciarski, a tam było tego mnóstwo, kurde. Oj, to były czasy. Młode nie doceniają dzisiaj. A tutaj eurotraki ręczne, tu pyk, mikrofony, kierownice, kurwa. Kiedyś się grało na joysticku 16-stykowym, to był szok. Windows XP, to ty już na bogato freshu leciałeś, chłopie. Raz na jakiś czas, a konkretnie, dokładnie. Dobra, słuchajcie. No bo on ma duże zbiorniki. On ma, to jest ten od Wadika i ja mam to podwozie z tymi zbiornikami dużymi. To on ma 1490 litrów zbiorniki, także... Miło, czy nagrasz kiedyś Farminga 19? To nie obiecuję. Nie obiecuję, czy nagram, bo nie mam po prostu na to czasu, ani ochoty. Miło, ale ty stanąłeś jak emeryt Tico normalnie pod Carrefourem. Albo pod Tesco normalnie. Dobra. Ale mnie tak jara, jak on się buja normalnie.
Dobra, moi drodzy. Michał, czy to ty miałeś spin Tyres? Jeszcze tylko się zapytam. No Bartek, ten pistolet pamiętam. Pegasus miał pistolet, tak, to i do tego psa się strzelało, ale to nie Pegasus, Pegasus to miał Pegasus chyba, co się strzelało w te kaczki, nie do psa, tylko w kaczki. Seba 90, Bartek bodajże kiedyś opowiadał, jak to działało. A. Dobra. Cyk. Cyk. W te kaczki i pistolet to Pegasus, no. Michał Lubański, halo, ja się pytałem, czy to ty masz tego Spintires, czy myśmy mieli kiedyś grać? Tak, kończymy streama, słuchajcie, kończymy streama, już dzisiaj starczy. Kuba Games, siema. Bartek, Bartsep, a, dobra. No dobra, nie będę czekał. No to jest jeszcze czas, także moi drodzy, dzięki za wizytę dzisiaj, trochę jestem dzisiaj już styrany, muszę iść spać. Ja będę usuwał takie odpowiedzi na Ramordo. To jest takie dla mnie słabe trochę, no ale okej. Okay. To do jutra. No Maciek, trzymaj się. Jakub Kuba, nie płacz. Argentyński kaktus. Ale trafi. A przyszedłeś właśnie, argentyński kaktus. O, Freshu, właśnie Freshu kończę. Także jutro zapraszam, kto jeszcze nie wie, jutro o 21 startujemy dalszą. Kończymy tą trasę i wtedy zostajemy na Polsce i będziemy jeździć po Polsce. Tak długo, aż nie padnę na cycki jak serek tylżycki, jak to się mówi. Także trzymajcie się na razie i do jutrka.